Księżycowe mrzonki czy marzenia? Ludzie twardo stąpający po Ziemi nie chcą wierzyć, że przed półwieczem wydarzyło się dla Ziemi coś tak niezwykłego. Otóż pół wieku temu człowiek postawił nogę na Księżycu. Kiedy wieczorem spoglądamy na rozgwieżdżone niebo z sierpem Księżyca, trudno wręcz przypuszczać, że można po nim chodzić. W naszej wyobraźni tylko legendarny Mistrz Twardowski, zwany Polskim Faustem, wylądował tam na Kogucie i już pozostał. Poświęcono mu bez mała 30 utworów, filmów, performansów, a nawet grę komputerową. Na Księżyc latali bohaterowie książek i filmów science fiction. O próbie kolonizacji ziemskiego satelity. Traktuje trylogia Jerzego Żuławskiego na srebrnym globie sprzed ponad 100 lat. Po więcej niż pół wieczu jego stryjeczny wnuk Andrzej Żuławski nakręcił film pod tym samym tytułem. A niespełna dwadzieścia lat wcześniej wielki krok dla ludzkości zrobił Neil Armstrong, stawiając stopę na Księżycu. Trzej astronauci polecieli statkiem Apollo 11 w roku 1969, by spełnić marzenie ludzkości. Znamy wszak wszyscy mini-trylogię wokół Księżyca, pioniera prozy fantastyczno-naukowej Juliusza Verna. Dokładnie w stulecie pierwodruku powieści marzenie Ziemian się ziściło. Kilkadziesiąt lat po wernie Francuski reżyser Georges Méliès przedstawił wyobrażenie księżyca w filmie Podróż na Księżyc. Ale wtedy taka podróż była jeszcze mirażem i mrzonką. Hołd odważnym kosmonautom oddali twórcy filmu Apollo 13, w którym usłyszeliśmy słynny tekst: "Houston, mamy problem." Armstrong. Doczekał się filmowej biografii w filmie Pierwszy Człowiek. Ukryte działania to z kolei obraz o genialnych czarnoskórych matematyczkach w NASA. Pokazuje kobiety, które swymi obliczeniami umożliwiły pierwsze loty w kosmos, a swoją wiedzą i postawą zrobiły wiele dla równouprawnienia płciowego i rasowego w USA. Zatem reasumując. Kiedy para młodych mieszkańców Ziemi siedzi na rozgrzanej letnim słońcem ziemi i patrzy sobie w oczy i na błyszczący srebrny księżyc, niech w swych źrenicach szuka liczb parzystych i niewymiernych oraz matematycznych działań różniczkowych. A dzięki temu być może w podróż poślubną polecą na Księżyc.